Siema, siema, jestem Brian Jeepy, to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzony w długach i dzisiaj nie jestem sam, bo jest znowu Dawid z gier Libusza, witam. Witam. Oraz oczywiście sami widzowie na czacie i witam tutaj wszystkich was serdecznie. Jest to dla mnie o tyle nietypowy odcinek, że jest to odcinek pierwszy, który nagrywam na nowym stoku do kierownicy i ciężko mi jeszcze z nim się tutaj jakby zgrać. Mam nadzieję jeszcze raz, że jakoś tam się wszystko uda fajnie zrobić i że będzie cacy. Natomiast dziś, no jak mówię, testy tego stojaka, przy okazji też sobie podziałamy. Mam już button boxy, jestem używany, jak widzicie, stoi za mną. Mam stopane Cyteka, tak jest, wrócił. No i co wam powiem? Jestem zadowolony z tego stanowiska na razie, nie? Zobaczymy, jak będzie potem. Także nieźle. Przy okazji, co chciałbym, łapę jakąś chłopkę w górę, tam subika na kanale, bo gdzieś tam, wiecie, lecimy po te 50 koła, fajnie było to jednak wbić do końca wakacji. Także, co tutaj się dzieje, Dawid, powiedz mi? Zaprawianko i sianko, przeliczka. Sianko. No, dobra, sianko, właśnie. Sianko. Nie, bo nie wiem, czy lecimy w siebie. Dokładnie. Nie wiem, czy kolejny Dawid właśnie z nami kiedyś był na tej serii. Pomagał tu bardzo dużo z Adikiem, jego takim koleżką. No i Dawid będzie sobie wracał na tę serię, bo ta seria nie będzie prowadzona samemu, będę zapraszał do różnych ludzi. Ale zwykle myślę, że to będzie najczęściej Krzychu i Dawid, nie? Ich dwóch to będzie widzieć najczęściej. Jak będzie jakaś krótsza akcja, będą we dwóch. Jak będzie jakaś mniejsza, to będzie jeden albo drugi, nie? Ale tak to jakoś będziemy robić sobie, bo myślę, że to wyjdzie fajnie. Także spoko. Dzisiaj właśnie widzicie, Dawid siada do Case'a i będzie leciał z siwami, ostatnimi siwami chyba pola, nie? Z tego co wiem, to więcej nie ma nic do siania. No raczej to, chyba no, to duże. Tak jest, ja wam pokażę, jak to w ogóle wygląda, bo ja tam na ostatnim odcinku, znaczy poza odcinkiem, żeśmy tutaj posiali to i to, to Dawid dokończył, tutaj też jest posiane i teraz tutaj Dawid będzie siał pszenicę na tym poletku, nie? Cała reszta jest potem na wiosnę, staje jakimś tam owsem, jęczmieniem, znaczy owsem, i soją jeszcze do siania, nie? I kukurydza jeszcze, no wiadomo. Także to spoko. Dobra, to co, to ty jedź. Ja dzisiaj akcję winogrona, potem też się z Dawidem zamienimy, więc na luzie. Więc, no to co, odpalamy sobie wszystko, co potrzeba. Okej, Jezu, ile tu jest biegów. Jakaś masakra. Ty, czego on jest na automacie, tak dziwnie chodzi? Jeszcze gram na manualu? Chyba, że mi coś się popierdziło. Nie, no ręczne jest. Coś się zmieniło. Nie wiem. Ja też u siebie mam ręczną ustawioną i też automat ma. Dziwne jakieś, no ale dobra, słuchajcie. Jedziemy właśnie sobie dzisiaj Landini. Tym naszym nieszczęsnym Landini do naszego wypocznego kombajnu, który już czeka na polu. No i będziemy dzisiaj robić winogrona, nie? Pierwszy zbiór winogrona. Bardzo fajnie, że jednak to się udaje tam nam gdzieś to ogarnąć. No bo też dzięki temu będziemy mogli sobie tu fajnie podziałać. Ja muszę chyba sobie jeszcze ustawić, zmidować na Cyteku kierunkowskazy. Bo nie mam, a fajnie by było jednak mieć, nie? No, siema, przydałoby się to bardzo. No, więc to byłoby nieźle, nie? Tak, 65 zasianie będzie, no jasne. Cześć Miki, czyli Mini, KP, Mini, Kap, Mi, Jezu, ale daleko nie widzę nika tam stąd. Ale witam serdecznie, cześć i czołem, cześć. No, także my sobie jadymy przez specjalną właśnie taką tutaj przyczepę do winogrona. Najpierw walimy sobie to pole tam, co jest na dole. Potem pojedziemy sobie na kolejne i gdzieś tam myślę zamienimy się potem jeszcze z Dawidem, żeby to trochę posiać. Także to spoko, nie wiem też co będziemy jeszcze robić na tym wrześniu, bo w sumie chyba nic ciekawego tu innego nie będziemy mieli. Także możliwe spotkamy się dopiero na jakiś tam właśnie innych akcjach. Dobra, czekajcie teraz. Sprzedaży, no. To chyba coś takiego najszybciej by było, nie? Okej. Okay. Tak widzicie, zaproszone. Zrobiłem to dopiero 4 rządki i teraz właśnie będę się wysypywał. Jak on się tutaj wysypuje? Do tyłu się wysypuje. Ale trzeba chyba podjechać pod ten, pod przepę, nie? Najpierw. Mhm. I oni muszą to odpalić. Aha, dobra, to zrobię sobie tak. Tu sobie staniemy w tym miejscu. Niechaj tak sobie stoi. A my sobie przejdziemy do Landiniego. Okej. Okay. Ty, no działa automatycznie ten Landin, nie wiem czemu, aż tak. Ximola, albo Zimola, siemano. No siema, no witam. Skąd tu się wziąłeś? Akurat nagrywa się odcinek na YouTube'ka. O, i tak będziemy myśleć git. Ja nawet, wiecie co, nie będę tego gdzieś chował, bo myślałem wcześniej, gdzie to w ogóle przechowywać. Ale doszedłem teraz do wniosku, że przecież mamy przetwórstwo, które zajmuje się właśnie winogronem. I chyba po prostu tam to zawieziemy od razu, nie? Nie ma co tam gdzieś tego
gdzieś tam łazić, nie? I szukać nie wiadomo czego, skoro możemy zawieźć od razu na soki, żeby nam się przerabiało. A sok jeszcze okazujemy, to spoko opcja. Tylko z tymi winogrami, z takimi minusy, trzeba mieć naprawdę dużo, żeby to się opłacało, nie? Bo tyle co mamy teraz, to jest tak trochę... że powiem średnio, nie? To jest bardziej hobbystyczne niż... No. Ale właśnie staram się robić coś innego, żeby też jakieś fajne rzeczy to wychodziły. Także myślę, że rozumiecie. Mam też plan ogólnie, poza krówkami oczywiście, które będą dawać nam stały dochód, pójść może w owieczki. Bo w sumie tu kurki mamy takie, wiecie, są bo są, ale jakieś owce może? Może byłoby to spoko, nie? Czy mam zieloną gąbkę do mikrofonu? Mam zieloną gąbkę. Jestem wspierającym u ciebie na YouTubie. A, o ty, witam serdecznie, w takim razie, cześć. Odnośnie też YouTube'a, bo pewnie już jak to oglądacie, to, znaczy jak ten odcinek zostanie wyemitowany, to wy w tym momencie możecie wpaść na poranne streamy i popołudniowe streamy, właściwie wieczorne takie bardziej streamy na YouTubie. Bo robimy teraz taki myk, że ja robię lajta od 9 do 12 na Twitchu przez cały czerwiec i potem jest stream na YouTubie od 19 do 22. Więc takie dwa live'y, na jednym trochę działam przy mapce, taki trochę techniczny, bardziej pogadankowy stream, a drugi streamek taki luźny do giercowania sobie, nie? Także myślę, że kto tam jest zainteresowany, to zapraszam serdecznie do wspólnego oglądania, a może kto wie, jakieś ciekawe rzeczy się też będą działy, nie? Także spoko. Ogólnie z ciekawostek tak jeszcze wam powiem, od kiedy mam już ten cały stojak na kierownicę, to żyje się łatwiej, ale nie do końca, bo mam plus taki, że mam blisko klawiatury teraz, znaczy mam lepsze dostępne klawiatury niż wcześniej, bo wtedy zostawiam jej oczywiście kierownica, która była no po prostu... Klawiatura była za kierownicą i miałem trochę problem z pisaniem. Teraz jest to nie problem, bo robię sobie tego tak, myk, myk, myk i sobie piszę, nie? Ale niestety nie mogę teraz dostać do myszki i mam teraz takie coś śmiesznego tu zrobione, że mam pudełko po mikrofonii po prostu ustawione w pionowo, na tym jest podkładka i mam tu normalnie myszkę. Porąbane rzeczy, nie? Porąbane, ale w sumie super, że jest ten stojak i naprawdę wam dziękuję serdecznie za wsparcie, bo to dzięki wam ten stojak tu jest. Ja też się postaram troszkę może bardziej to biurko skonfigurować, znaczy biurko, całe stanowisko skonfigurować w taki sposób, żeby wszystko to fajnie do siebie pasowało. Więc, no cóż, no będzie się tutaj pewnie się będzie trochę działo też, nie? Niedługo, mam nadzieję. Także spoko. Co tam, Dawid, w ogóle ciebie słuchać? Co tam teraz porabiasz i może też w końcu to opowiesz, bo ja tak trochę gadam Katarzynie. Ja opowiem co. Miałem pytanie. Widzę tutaj kubka jest sieczki z kukurydzy. A, ominął, no tam minąć, są tego klina. No. Bo robię pierwsze z tego klina tutaj. Mhm. Tam zostały mi te dwie przyczepy i niestety się tam później będzie szybciej leciało, kurde, wszystko. No, spoko. Ile spłaciłem kredytu? A właśnie, stan kredytu, bo to w sumie jest osadzone w długach, więc warto, żebyście wiedzieli o stanie kredytu. 1,8 mln to jest aktualnie, ale to dlatego, że musiałem wypożyczyć kombajn i musiałem wziąć też trochę kredyciku znowu. Więc 1,8 mln aktualnie jest. Tak raczej wydaje mi się, że będziemy spłacać kredyt na bieżąco, jak będą krowy działać, nie? A póki co nam się kiszonka fermentuje i trochę tak nie możemy robić temeru, nie jesteśmy po prostu wyłączeni z żarcia. Dla krówek. Ty, ja wiem, że taką akcję będziemy mogli zrobić. Jeszcze się na kosy wyszłam do roboty. O, kamera mi się włączyła, no. Poczekajcie. Także, tak, to no, więc się na kosy też zrobimy, myślę. Tylko tam akurat jest prosta sprawa, wiecie, bo już kiedyś się pamiętam, jak bawiliśmy się w te rękawy i tak dalej, to wszystko było tak, szło trochę topornie, bo w sensie fajnie to się układało, ale trzeba to wszystko tak modować ręcznie. A teraz mamy przyczepę sam zbierającą do kostek, więc tylko lecimy z kosteczkami, jest fajna robota. Mamy też przyczepę, czy prasę od Massey Fergusona, ale bym chciał sobie mieć na tą klasę tego kuranta. I też kolejne wydatki w sumie. Ale no, tamta praska było nawet spoko, nie? Co mówisz jeszcze? Nie, no mówię, żeby tylko komornik nie siadł. aby nie siadł właśnie, no. Aby nie siadł. Ja bujam, bo muszę się ogarnąć. A, jasne, spoko, trzymaj się, dzięki, że padłeś. Tak jest, nagrywamy, no. Nagrywam odcinek właśnie. Ja tak troszkę pozwolicie, że jeżdżę z kamery z trzeciej osoby, nie z pierwszej. Bo z pierwszej jest trochę ciężko tutaj zapanować nad tymi rządkami. Znaczy w sensie chyba tak jest, że kierownicą równo z tym to jest okej. Okay. Ale ogólnie ciężko to się zbiera, ten kombajn to naprawdę momentami łapie bardzo dziwnie, nie? Ale jakoś tam sobie dajemy radę. Dobra, mi to ciekawe 10, więc tak myślę,
Ja tu może nawet skończę to ogarniać, wiesz? To winę chyba dostanie przez i będziemy, że co, przesiadać się? Tak, no, przesiadkę zrobimy. A cię zaproszę chyba na... O, masz. O, masz. Teraz już nic się nie winiemy chyba, nie? Ciebie zaproszę na kolejne pole po prostu. Dobra. Ej, i plus taki jest też, że kierownica jak teraz wibruje, to nie daje wibracji pod... pod biurko, nie? Tylko jest na osobnym tym. Więc teraz drży cały statek, a nie biurko. Cześć, mordaty. Mordaty. Trochę jak mordziaty, nie? Chociaż i tak powiem, że force feedback w kierownicach Logitecha nie jest za cichy. No nie, to prawda. Trochę na dupca. Właśnie jestem ciekaw, jakby to właśnie wyglądało w tych... w Starsmasterach, nie? Ja mogę z doświadczenia powiedzieć, że jest cichutko. Tak? Przecież ja mam Trustmastera i używam. A właśnie, no i jak to wygląda? W sensie, jak na przykład jakieś masz odbicie od bandy albo coś gdzieś tam przy Eurotrackach coś walniesz, to jak szarpnie, będziesz miał, tak? Jak będziesz miał ustawionego force feedbacka dosyć mocno, to poczujesz to i to na rękach. Tak? Tak. Kurde, a to jest w ogóle paramane, że takie urządzenie generuje taką siłę, nie? No ona jest chyba mocniejsza o 2 albo 3 Nm od Logitecha. No to jednak coś tam. Tylko, że przez to, że ma mniejsze koło, to bardziej jest to odczuwalne. Ale na przykład... Mniejsze koło ma? Mniejsze. Mniejsze. O kurde. Myślałem, że jest takie same. Ja myślałem, że w ogóle Logitech jest za mało kierownicą. No, Trustmaster ogólnie zrobił się na takiej zasadzie, że masz możliwość wymiany koła na większe. A, to no. Możesz sobie nawet od samochodu wstawić. Tak, jak fanateku masz też te opcje, nie? Nawet ten z bolidu F1 wstawi sobie. Ale to masz oryginały, a tutaj możesz sobie samemu dobrać i wstawić. Ciekawe. Dobra, jakbyś chciał w sumie to tam dojść do miedzy, do przeszczaka, że tak powiem. Ja tuś ci wysypię to i chyba pojadę teraz opróżnić w szczepkę, wiesz? A ty możesz brać w sumie kombajn New Hollanda i jechać na pole, nie? Musisz obcząsywać winogronka. No, spoko. 5700 wyszło na tym polu. Tak w sumie, kurde, nie wiem, czy mało, czy dużo. Z takiego? Dobrze wyszło. Tak? O, to git. Jak tak, to spoko. Tak właśnie myślę typowo jakieś takie pole kupić pod te sady, nie? W sensie pod winogrono. Jakbym myślę 37 na przykład kupić, to jest takie fajne pole pod górkę. Bo za bardzo nie łączyłbym tego pole z niczym, bo byłby taki clean trochę, nie? A jakby tam to właśnie ogarnąć, ciekawie to mogłoby wyglądać. Dobra. Będziemy jechać teraz. Sorry panie, bardzo dzięki serdeczne. Tu jest ogarnięte, tak? Tak, to sobie pole jest, no. No tam teraz na to pole, tylko nie wiem, który to jest numerek. Na 12, 14, no, jakoś tak. No, tam. Cześć Tesu, witam. No i elegancko się idzie. Trochę kurczę, staram też się, to może tak powiem troszkę odnośnie Sojaka, nie? Bo staram się tu zrobić tak, żeby ten batomóg był jednak używany, ale wam powiem, że nie da rady, nie? Po prostu to, co już tutaj mam zrobione teraz, trochę... byłoby tak, że musiałem w ogóle tak siedzieć, nie? Też byłoby strasznie daleko, więc musiałem niestety zrezygnować z button boxa. O kurde, ale mi rzuca jakoś dziwnie. Na rzecz typowo właśnie samego shiftera, nie? Od G29. Tu się podjeżdża, czy tam? Już nie pamiętam. Gdzie to się cofało? Ale chyba tutaj się cofało. A jak nie tu, to na pewno nie tam. A, tu się cofało, dobra. No, my są takie produkcje, tam się trochę podszpulsowało tych produkcji, ale jakoś tam może odbijemy się niedługo. A, jeszcze przecież mam olej do sprzedawania cały czas. No, to jeszcze jak jest olej, to w sumie git, nie? Bo będziemy mogli jeszcze sobie tam trochę za olej dorobić kasy, a te za to nic wcześniej nie ogarnialiśmy. W ogóle tak myślę, że trzeba to trochę tutaj ten plac ogarnąć, bo tak trochę wszystko to wygląda. Te produkcje. Właśnie pododawać krzaczków, drzewek. No, mi się ogólnie mega podoba, to jak na osadzie właśnie. Ja jakby co ludzka, większość takich fajniejszych serii na osadzie śledzę. Między innymi właśnie topowych twórców, czyli MST, jak chodzi o farminga, też śledzę. I na osadzie mają bardzo fajnie ogarnięte właśnie błyt, nie? Postawili go sobie w takim fajnym miejscu, gdzie już mapy nie ma, a jednak oni zrobili sobie tam fajny skup, nie? I mówię, kurde, super sprawa. Bo trochę tak, wiesz, też
można sobie trochę otworzyć głowę na takie rzeczy. Ja chciałem zrobić coś podobnego już na mapie, znaczy u siebie na save'ie, tylko że pytanie gdzie, nie? Jak to wszystkie pola właściwie są moje w tej okolicy. I trochę tu jest z tym problem, nie? Jak tam spakowała? Robi się, robi. Bardzo miło, że pytasz. Gdzie ci sam z tym? Może być przy asfalcie, albo na górze nawet. Bo w sumie na przy asfalcie tutaj nie bardzo będziesz miał jak to zebrać, nie? Dobra, to sobie... Pewnie na górze będzie lepiej. No, tam więcej miejsca jest, nie? To już samochody jeżdżą, więc słabo też tak. O, chlebki się jakieś robią w piekarni. Więc spoko. Dobra, to ja tam jadę do ciebie na górę. Kejs gdzie stoi? W którym miejscu? Przy końcówce pola. Przy kupce ścieczki. Okay. Działałeś GPS-em czy tak ręcznie? Bez. No, bez GPS-u, dobra, to tam z GPS-em sobie pojadę potem. Nie no, ja tam sobie gry nie ułatwię. No ja akurat tak chodzi o takie rzeczy, to lubię sobie ułatwić, bo to potem się... wydaje mi się, wiesz co, że bez GPS-u się tak marnuje trochę czasu. Bo tak na oko, to jednak ci te kilka... przejazdów ucieka, nie? Na takim większym polu. I zawsze tam zrobić taką zakładkę czy coś, nie? No. I tak wychodzi. A tak to w sumie szybciej jest, a na takich kawałkach właśnie dużych wydaje mi się, że no must have używać właśnie GPS-u, nie? Wiesz co, ja nie wiem jak ci to stanąć, więc podjadę sobie... A, bo to jest z początku, tak? Nie, ja sobie przez środek się przetegowałem na pół. To ja sobie stanę tak na drodze, to jak coś to sobie będziesz tam wstępować, nie? Dobrze, będzie w porządku. Dobra, zgasiłem już. A my siadamy sobie teraz do Kejsika. Dobra. Pszeniczka jest tutaj zasiana. Trochę mi tutaj jeszcze widzę, brakuje delikatnie nasion, ale może jakoś... Ej, w miarę nie poszło ci. Jak mam być 4, to elegancko. Ma się to. No, jest to oko. Jest to oko. Ja mówię, ja u siebie w gospodarstwie to bez znaczników się sieje. A, no to spoko, no. Spoko. Spoko rzecz. Dobra. Ale bez tych kamyków tak to nie było wcześniej. Nie wiem, czy ja mam kamyki na tym sejwie włączone, czy nie mam. Ciężko mi sobie teraz powiedzieć. Małe kamienie to się nie musisz martwić, bo nie wiem, czy będziemy wałować, czy nie. Jak będziemy wałować, to kamienie poznikają, no. No myślę, że wałować będziemy, jak mamy wały, to tak, nie? O, właśnie, będzie można teraz po odcinku powołować jeszcze tutaj, nie? Kiedy kolonia? I chyba jutro będziemy robić, wiesz? Bo dzisiaj chcę trochę posiedzieć na osadzie. Osada jest takim fajnym sejwem, gdzie sobie trochę testuję też całą tej kierownicę, tą i w ogóle, jak to sobie działa. No i też wiesz. Ale w końcu, powiem ci szczerze, wam wszystkim powiem szczerze, nie? Że dzięki temu stojkowi mam taki po prostu luz, nie? Taki po prostu siedzisz sobie i masz wyrąbane jajka, nie? Wszystko jest takie, wszystko masz pod ręką, nie? Kiera jest tutaj, a nie tak, czy tak. I nie masz zmiany biegów aż tam daleko, tylko masz pod ręką, więc wiecie, myk, pyk, pyk i przejazd i gotowe, nie? Tak samo z tym shifterem, znaczy no, z sidetackiem, też spoko. Kurde, no. Chyba powoli zbliżam się do mojego stanowiska marzeń, nie? Tak prawie. Ale monitorkę mogę widzieć w sumie, no. Jakim sprawdzam czas z instant? No chyba najlepiej mieć jakiegoś gościa, który da ci tą współpracę, nie? W sensie jakoś się z nimi dogadać, napisać do nich najlepiej po prostu. Zapytać, czy jest taka opcja, nie? A wiesz, a potem powiedz ci, jakie tam są wymagania i czy się spełnia, czy nie. Tak jak ze wszystkimi współpracami co jest, nie? Do mnie akurat jest tak, że większość współprac pisze, jakby odzywa się same, nie? Więc ja mało co tam od siebie jakby ingeruję. Zwykle takie współprace, które sam inicjuje, wychodzą słabo, nie? A takie, które chcą mnie, no to wychodzą lepiej, nie? Dlatego też tak to zależy od tego, co tam chcesz, nie? Jak tam? A w porządku, o ciebie co tam słuchać ciekawego? Jak widzicie, że sobie akurat siejemy, także taki trochę odcinek może wydawać się lekko nudny przez to, że takie duże pole jest do ogarnięcia. Ale chyba będziemy sobie siewniki zmieniać, kurczę, a jak nie zmieniać, to na pewno dokupimy sobie drugi, wiecie? Bo powiedzmy, że ten siewnik jest taki, ma taki minus, że w sumie on sieje bezorkowo, czy to jest taki po prostu siewnik? To masz siewnik z broną aktywną. Czyli jak wjadę w ściernisko, to mi też zasieje, tak? To jest teoretycznie bardziej do uprawy jakby po orce, że możesz wjechać po orce i rozbić od razu ten. Aha, czyli to bardziej tak. Bardziej do gleb takich gliniastych. Okej.
Spoko. Bo właśnie myślę, że taki siewnik byłby git, ale też chciałbym kupić siewnik taki większy troszeczkę. Właśnie to myślałem nad tym, albo tym mazurem, co właśnie był. Jak chcesz bezpośrednio po ściernisku, to najlepiej siewnik z broną talerzową. Tak, 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 to ja wiem właśnie. Tylko właśnie chciałem zrobić taką lekką ekonomię, nie? Że siewnik, który byłby o 2 metry szerszy, więc szybciej by się siało, ale na przykład musiałbym uprawić tą glebę najpierw, nie? Czyli bym kupił jakiś taki, wiesz, typowy siewnik. No mazura jakbyś miał, no to byś musiał uprawić, no. No, 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 no właśnie, więc coś takiego bym pasowało zrobić, nie? Jezu, jak pomyślę sobie, a właśnie Liska, pytaliście ile mam hektarów na tym sejwie. Podliczyłem to, czy ty Dawid wiesz ile jest, czy nie wiesz? Czy może pamiętasz, albo nie pamiętasz? Tak około 40 pewnie. Nie, no, nie, aż tyle to nie. Ale dokładnie hektarków jest 27,5. Także powiem szczerze. Kurde, nie dużo się pomyliłem. No jak na sejwika takiego mojego, gdzie zwykle miałem hektarów tak kołdyczki maksymalnie, no to kurde, jestem z siebie dumny. 27 hektarów, nie? Oczywiście mówię o to wszystkich landach, które mamy. Nie tylko o tych ornych, bo też coraz z łąkami, nie? Policzyłem. A ornych pewnie wyszłoby trochę mniej, nie? Bo tam w sumie duża łąka jest. No, ornych pewnie będziesz miał około 20. No, jakoś tak. Jakoś by tak to było. I co? Słuchajcie, dalej planujemy jakąś fajną ekspansję w pola cały czas. Mam pomysł na takie kilka fajnych bananów, takich trochę mniejszych pól, połączyć sobie w jedno. Ale czy to widzicie, to zobaczymy. Na razie musimy trochę tym olej nadrobić. Jak krówki zaczną się produkować, to super będzie. Jak tylko będę miał kiszonkę, uwierzcie mi, że ja od razu biorę kredyt na maksa i biorę 400 sztuk bydła, nie? I będę cały czas tylko krówki, krówki, krówki i kredyt sam się spłaca, bo odsetki dzienne za kredyt są jakieś 3000 zł, więc jest mało dosyć, nie? Jak na odsetki, a takie krowy potrafią wygenerować bardzo dużo żarcia, nie? Znaczy pieniędzy. No bo żarcia daliśmy niewiele w sumie stosunkowo, a bardzo fajnie to daje, bo na przykład na kolonii mamy 104 sztuki aktualnie i tam jest tak, że my dostajemy 15 koła na miesiąc, nie? Czyli na miesiąc po prostu. A tutaj przy 200 w jednej oborze, 400 w dwóch, to byłoby jakieś 60 tysięcy, nie? No to bardzo fajnie się ten kredyt by spłacał, nie? 20 hektarów i 500 konne ciągniki. Jakie 500 konne? Co ty gadasz? Gdzie mam 500 konny ciągnik? Co, ile on będzie miał? 150, 160? Ja już mówię właśnie, jakie mamy ciągniki. Landini, 112. No dobra, ten ma 260, ten ma 220. W sensie, no, a ten będzie on więcej, 305. 220, no to. Czyli 305 koni. No, to nie jest tak dużo, 305 koni. Ale wiecie co, my to kupiliśmy po to, żeby po prostu nam się szybciej to robiło, nie? Bo wiecie jak to jest w farmingu, nie? Można grać sobie bardzo realnie, ale no stream powiedzmy z 6-godzinnej orki średni by był, nie? Najlepiej grać z nimi i sprzedawać im obornik. Albo tak, no. To razem 500. No 300 plus 220 to już masz 305. Plus 220 to masz 525 koni i plus... Ale te ciągniki nie tylko swoje pole obrabiały, ale i usługi obskakują. No w sumie tak, no. Bez kitu, bo dawno usług jakiś byliśmy tutaj na tym save'ie. A w sumie usługi, jak najpierw się nie możemy samo wyrobić, nie? Co dopiero usługi jeszcze. Tego co ja, tam ostatnie usługi skończyły się na tym, czekaj, że nie, że rzucimy z tymi polami, było tak ogarnięte, że chyba były dwa pola pszenicy i tego nie dało się zakończyć. Chyba tak, i trzeba było tam na kasę jakoś dawać ten kontrakt, no. Ale teraz wyszedł jakiś modzik chyba na ten fix, wiesz? Znaczy fix wyszedł z tymi właśnie kontraktami. Jakoś tego nie próbowałem, bo nie ufam. Nie, no ja myślę, że to jest słaba opcja, warto by się było do przyjrzeć. Rajd, mogę na swoim mapie oglądać twój odcinek, wyrażasz zgodę? Znaczy, no pewnie, że tak, no czemu? Odcinek możesz oglądać, nie? Chyba z tego co nie można dłużej, znaczy jakiś dłuższy czas oglądać streama, nie? Ale odcinek jak najbardziej, już to jest publiczne, możesz sobie robić co chcesz, nie? Wiesz co, ja sobie skoczę teraz załadować się na jeszcze. Zresztą przecież to jest inna platforma, więc... No. Na Twitchu można oglądać YouTube'a, nie? Dzięki, no nie ma co dziękować, to jest po prostu normalna rzecz, nie? Okej. Dobra, ja sobie zjadę na
Na gospo dosypie się trochę. A może weźmiemy sobie ładowarkę, żeby tak było jeszcze realnie trochę pogodzić. Ja bym ci tak proponował te big bugi spod drogi wziąć, bo ktoś sobie nasiona weźmie. Ale spod której drogi? Około winogron w sumie, te co były zostawione. A, stamtąd. Ale to wiesz co, ty tak potem zasypie się jeszcze ten. Bo na pewno trochę tego jeszcze będzie, a jak nie to nawet na wiosnę trzeba by było ogarnąć. Bo przecież jeszcze mamy soję do siania na wiosnę, nie? No wiadomo, że jeszcze kawałek do tego czasu minie, ale... Ale wiecie. O. Sarumicy to jest, nie? Dobra. A. Minus taki, że nie mam stacyjki żadnej, nie? No, ale na Sajteku... Kurczę, no w sumie... Niż ta gałka jest taka trochę bardziej... smooth, nie? Wiecie, będzie ten... Gdzie te safareczki? Tutaj. W ogóle dzięki serdecznym widzowi, nie pamiętam liczniku, bardzo przepraszam serdecznie, za to, że mi pokazał, że się Sajtek w ogóle jeszcze obraca w ten sposób, nie? Nawet nie wiedziałem. Okej. Okay. Wejdzie tam? Chodzi? O, dobra. Ja taki jeden woreczek więcej nie potrzeba. Okej, okay, fajna akcja. Tak jak to się mówi. Dobra. Powolutku. Zasypiemy sobie. Jak będziesz miał czas, to możesz zrobić Autosander 45. Jasne, jak znajdę czas, to zrobię, no. Bo wiesz, robię mody, nie? Okej, chyba tam weszło wszystko. Nie no, panie kochany, ja tu nie będę też taki wredny, ale ja modów właśnie nie robię, nie? Jeszcze. Przynajmniej jak na razie. Więc trochę nie bardzo mogę coś pomóc ci, nie? Zrobienie modu. Dobra, to zagasimy sobie. Pablo, siema. Ale przecież autosanki są. No, chyba są jakieś, nie? Kasztan cały czas tam wydaje, z tego co wiem. Te autosanki. Ty właśnie, ja to ogarnąłem, że nam brakuje paliwa. W sensie, i tak mamy blisko w sumie gościa, który tam tankuje, ale jakby tak na gosło postawić jakiś zbiornik na paliwo, co o tym sądzisz? No, pasowałoby przy takich ciągnikach i można by było. No, gdzieś się zaraz jakieś miejsce pewnie ogarnie i może na takim odcinku byście zobaczyli już, nie? Takie coś. Pokaż to jak? Mam go teraz podnieść, czy jak? Więc co, pojedziemy sobie teraz tam już, dokończymy sobie... O, na równo, nie? Dobra. Tak, mam podnieść. Dobra. Ej, paskudnie to się zrobiło. W sumie tak to dziwnie działa, nie? Tak, o, będzie git? Już nawet w sumie nie wiem. Zaraz sprawdzimy sobie tak, że wiecie, równo co jechać w miarę. Taka będzie w porządku, nie? No, dobra. Niska jest siano ogółem, no i spoko. Dobra, siema, co za save? To jest save o nazwie Osadzony w Długach. Na osadzie. Tak sama nazwa mówi. I to trochę takie większe mężczankami gramy, nie? Jak tam winogron osypie? Już przyczepę masz, czy nie? No, 5000 litrów jest na przyczepie. To spoko. No, dwa razy, żebym sypał komboj. Mhm. To właśnie tam na tym polu jest spoko to, że jak masz, tak jak teraz właśnie, tak full zbiorów, nie? Właśnie tam maksymalnie dodawane wapno i azot, to robię 4 rządki i mam akurat cały zbiornik. No i potem na przykład, no, no ja pierwszy mniejszy wysypałem, bo zjechałbym na dół i bym musiał się na dole sypać. No, no właśnie, właśnie, nie? Więc taki trochę ten słaby, słabo tutaj to wygląda. Ale właśnie, kurczę, tam takie, kurde, no marzy mi się takie wierąbanie wielkie pole tego winogrona, nie? Ciekaw jestem, jakby to wyglądało wtedy. Tylko winogrona jest ogólnie, minus taki bliski z winogronem jest, że ono jest bez drogie do postawienia, nie? I ono się zwraca tak naprawdę bardzo długo, nie? Się tu zwraca. Ale zobaczymy, może coś też się ciekawego. Ono się zwraca, koszty generuje. No, a właśnie, coś wam blisko opowiem. Ponieważ ostatnio natknąłem się na taką fajną promocję, gdzie kupiłem paletę tkanin za chyba jakieś 5200 zł, coś takiego. I tam jest 2000 litrów, nie? No i mówię do widzów, kurde, zrobię dropshipping, nie? Ściuchami. No i te tkaniny, się okazało, że one kosztują 11,5 tysiąca w piku, nie?
Więc teoretycznie już mam zarobioną kasę, a jeszcze przypomnę, że przecież paleta ma 2000 litrów, nie? I tak naprawdę się mega zdziwiłem, że kurczę, wyskoczyło mi w promocjach dosłownie tutaj. O, paletka była. Ty, co za ciągnik? Fajna maszyna, tylko że nas na to nie stać. No, wyskoczyła paletka w promocjach. I o sobie po prostu kupiłem, nie? Więc nieźle. Jest chyba jakiś moto tanie finrośle. Znaczy według mnie spoko, że to jest takie właśnie drogie, nie? Bo to tak trochę zmusza cię do tego, żeby trochę zainwestować w to dużo, nie? Wiesz, nigdy nie masz tak, że to się zwraca. Zawsze jest jakaś tam strata albo coś. Więc to akurat fajnie, że tak to leci, nie? Kurczę, ale jak chodzi o tego gospa, naprawdę nie myślałem, że tak mi fajnie wyjdzie, nie? Myślałem, że wyjdzie mi takie średnie, bo ja ogólnie gosp sami tak nie potrafię tutaj budować na save'ach, nie? Nie mam takiej wizji za bardzo. O wiele lepiej mi to wychodzi w Gunslingerze, kiedy mogę sobie kliknąć Ctrl Z i na przykład postawić budynek jeden po drugi i potem te dwa przestawiać, nie? A to tak, że jak postawię jeden, to on już stoi i muszę, jak chcę go postawić, to sprzedać go i postawić w innym miejscu, nie? To jest mega uciążliwe akurat. I myślę w sumie, że przez to też mam tyle kredytu, nie? Bo tak trochę bawiłem się tym przestawianiem i tak dalej. Ej, bo już w ogóle dobiłem 31 minut odcinka i myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Ja tam sobie tego dodaję do końca. I z wami się będę żegnał po prostu. I zapraszam was na kolejne odcinki z tej serii oraz z serii Podwórko Kolnicy, na którym tam gram akurat z Krzychem. Więc możecie sobie wpaść, zobaczyć, jak to wygląda trochę biedniejsze gospodarstwo. Ale dzieje się dużo. Cześć Sebol, witam serdecznie. O właśnie, a propos Sebola. Sebol tu jest szefem Giga, bo zmontował dla was kolejny fan moment. Ja wam jeszcze to nie mówiłem, nawet na streamie, ale jest nowy fan moment przygotowany i już niedługo będzie premiera tego. Także wyczekujcie, bo ogólnie jak mało chwalę Sebola, tak teraz powiem konkret, nie? ja się uśmiałem, bardzo fajnie. Także o, tak sobie zajdziemy, to jeszcze tak opuszczę sobie. Niech będzie tak. Okej, więc słuchajcie, może pójdziemy do ciebie, wiesz? O, skoczę do ciebie, zobaczymy, jak tam sobie radzisz. A, no idzie pięknie. Chodzę zaraz kolejny pełny. Kaj, on jest. A, tam jesteś. O! W tą stronę jedzie, dobra. No, więc słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki z właśnie osadzonego w długach. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Dobra.